Kameruje się, cześć, tu Sławomir. Cześć, tu Kajra. Witamy na Śląskiej Karuzeli. Dzisiaj bardzo mocna ekipa, możemy się poczuć jak prawdziwi strażacy. Zaczynamy! Panowie, ja się chciałem zapytać, czy na śmigu z dyngus macie ewidentną przewagę nad wszystkimi? Zapas wody. Zapas wody, ale zdarza się, że wykorzystujecie sprzęt do tego, żeby na przykład polać kogoś, czy... Sami siebie oblewamy. Tutaj mamy mokrego dyngusa na placu. Rozumiem, czyli macie takie wewnętrzne. Tak, jest jeszcze taka tradycja, że jak ktoś nowy przyjmuje się do pracy, to trzeba go ochrzcić i właśnie robimy to za pomocą wody. Albo wrzucamy go do zbiornika z wodą, albo oblewamy po prostu. Jak przeżyje, to się nadaje. Tak. Jak nie przeżyje, to trudno. Trudno. Bezrobotny chcesz pożegnać, to czas ci na to dzień najlepszy do. Chwil pora z przyjaciółmi chcesz wyjednać, to los ci na to dzień sobotni mą. Zapakuj pora rzeczy do koszyka, to przyjaciół wyślij krótki SMS. Jedź tam, kaj smutku, kreskaj grą muzyka i nastrój dobry tyż koniecznie weź. Weekend na działkach, śmiechy w altanie i te rodzinne wielkie letnie grillowanie, wielkie rozprawy i babskie klachy. Zaś beczka piwa i kołoca ze dwie blachy. Zaś będą tańce przy lampce wina. Przy polityce zaś prowadzi się rodzina. Weekend na działce to takie w czasy. Dla wtoreczego żłot w poniedziałku bez sześć dni. Zaś szwager będzie patrzył na twe grządki, obietki zaś przepisy puszczą w ruch. Teściowo skrytykuje twe porządki i do ci rada jak uniknąć much. A jak się zećmi to przyjdzie ta chwila, na wtorok każdy czekał jak tam w los. Dostaniesz nominacja mistrz od grilla i zaś pokorzesz jaki skarb w ogródku mąż. Weekend na działkach, śmiechy w altanie i te rodzinne wielkie letnie grillowanie, wielkie rozprawy i babskie klachy. Zaś beczka piwa i kołoca ze dwie blachy. Zaś będą tańce przy lampce wina. Przy polityce zaś prowadzi się rodzina. Weekend na działce to takie w czasy. Na wtoreczego żłot w poniedziałku bez sześć dni. Przy lampce wina, przy polityce zaś prowadzi się rodzina. Weekend na działce to takie czasy. Na wtoreczego żłot w poniedziałku bez sześć dni. Panowie, jesteśmy w garażu Straży Pożarnej. Co tutaj najbardziej lubicie? Co wam się tu najbardziej podoba? Zaślizg. Zaślizg. Tak jest. No to jak zaślizg, to idźmy, zobaczmy od razu. Sławomir, jedziesz? Oczywiście. No to
Kaja, ty weź się odsuń. Weź się odsuń, żebyś tutaj nie dostała. Co powiem, jak chcę się zobaczyć, jak ty po tym zjeżdżasz. Wiesz, co ci powiem? Nie ma takiej możliwości. Ależ dlaczego? Nie, ponieważ są pewne przepisy i to jest tylko dla strażaków zawodowych. Kochani, no... Ja bym się nie... To, a tu my zapraszamy, proszę czy to, bardzo, czy zawodowca. To jest, powiedzcie panowie, czy to jest czymś smarowane, jakąś oliwką czymś, żeby się lepiej jechało? To nie jest smarowane, musimy kontrolować ten ześlizg, żeby to nie było za szybko. Czyli teraz kolega zademonstruje. Butami się hamuje, czy... Tak, butami i trzeba się mocno ścisnąć. Przytulić. Tak, przytulić. Czy ćwiczycie na przykład na żonach w domu? Przytulasy, tak. I na drzewach w lesie tam, gdzie kaja. Proszę, instruktor. Uwaga! No i hamujemy. No takiego misio. Pięknie. Tak ładnie, z klasą. No, bo to jest jego ulubione, wiesz, tutaj tak, miejsce. Wiesz. Tam swoje oczy, piękny widok mam. Widzę ciebie, cud dziewczyno, żyjesz w moich snach. Mrugasz do mnie ślicznym oczkiem i przyzywasz tam, gdzie przemykasz drobnym kroczkiem, ja za tobą gnam. Dalmatynko, czarne oczy twoje wabią blaskiem, jak świetliku broje. Dalmatynko, piękna twoja twarz i powabne usta w moich snach. Dalmatynko, czarne oczy twoje wabią blaskiem, jak świetliku broje. Dalmatynko, wolność swą ci dam, abyś piękna żyła w moich snach. Skradłaś duszę i marzenia me. Ja przeżywam wciąż katusze, gdy nie widzę cię. Po dniu jasnym pragnę nocy, aby w moim śnie poczuć bliskość twej osoby i miłości twej. Dalmatynko, czarne oczy twoje wabią blaskiem, jak świetliku broje. Dalmatynko, piękna twoja twarz i powabne usta w moich snach. Dalmatynko, czarne oczy twoje wabią blaskiem, jak świetliku broje. Dalmatynko, wolność swą ci dam, abyś piękna żyła w moich snach. Dalmatynko, czarne oczy twoje wabią blaskiem, jak świetliku broje. Dalmatynko, piękna twoja twarz i powabne usta w moich snach. Dalmatynko, czarne oczy twoje wabią blaskiem, jak świetliku broje. Dalmatynko, wolność swą ci dam, abyś piękna żyła w moich snach. Panowie, powiedzcie, ile macie czasu od zgłoszenia, żeby znaleźć się w wozie? Mamy minutę czasu, żeby wyjechać w ciągu dnia i 2 minuty w nocy. A ile ma Sławomir czasu od momentu, jak Kajra mu w nocy każe przynieść wody? Tak, 30 sekund. No, poniżej. Albo woda jest pod ręką. Poniżej. Nie, właśnie nie jest pod ręką, bo jeszcze do tego nie doszedłem, ale woda... Żarty żartami, ale powiedzcie, faktycznie jest tak, że jest minuta i jesteście przy swoich zajęciach i to co musicie zrobić? Ubrać się, jak to w ogóle wygląda? Jaka jest procedura? Jest informacja, jest alarm, prawda? I staramy się, i co się dzieje wtedy? Zostawiamy swoje prace, jakie tu wykonujemy, ubieramy się, dobiegamy do samochodu, ubieramy się, siadamy i wyjazd. I co myślicie, buty, wszystko no, zarzucić? Wszystko mamy przygotowane, nie? Że tylko ubieramy i to jest szybko. Pokażecie? Bye.
Otwieram oczy i znowu sam. W moim domu ciągle wczorajszy dzień. Myślałem nawet, że mam już plan, jak za drzwi wywalić ten podły sen. Znowu TV show do rana. Mówią jak mówią, gdzie, z kim warto, a z kim nie. W takie bzdury zasłuchana. Znów przeszłaś obok, gdy powiedziałem, że mam tyle lat, ile chcę. I niczym nie przejmuję się. I chociaż sypią w oczy piach, że strach, to ja, to ja, to ja. Wczoraj i dziś mam tyle lat, ile chcę. I niczym nie przejmuję się. Niech mówią mi szalony, jak gdzieś to mam. I sam wykonam ten plan, na życie plan. Rzeka aut, a moje oczy to pokruszone szkło. Przecież nie będę bezczynnie stał. Siłę mam, mogę więc przegonić to zło. Znowu TV show do rana. Teraz ja mówię im, to o mnie będzie film. W moje pieśni zasłuchana. Hej! Rzuciłaś banknot, gdy powiedziałem ci, mam tyle lat, ile chcę. I niczym nie przejmuję się. I chociaż sypią w oczy piach, że strach, to ja, to ja, to ja. Wczoraj i dziś mam tyle lat, ile chcę. I niczym nie przejmuję się. Niech mówią mi szalony, jak gdzieś to mam. I sam wykonam ten plan, na życie plan. Bo ja mam, 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 mam tyle lat, ile chcę. Niczym nie przejmuję się. Mam tyle lat, ile chcę. I niczym nie przejmuję się. I chociaż sypią w oczy piach, że strach, to ja, to ja, to ja. Wczoraj i dziś mam tyle lat, ile chcę. I niczym nie przejmuję się. Niech mówią mi szalony, jak gdzieś to mam. I sam wykonam ten plan. Mam tyle lat, ile chcę. Mam tyle lat, ile chcę. Ulica Kubiny 28, za odmieniem mieszkania. Teraz naprawdę, tak? Okej. Kochani, nie ma żartów, bo oni mieli faktycznie alarm, żeśmy sobie rozmawiali, ha, ha, hi, hi, bo kręcimy program rozrywkowy, ale to nie jest rozrywka, oni po prostu jedą na akcję, więc no szacun dla chłopaków. Są bardzo, bardzo sprawnie, bardzo sprawnie. Są świetni po prostu. Chodźmy, zobaczmy, jak odjeżdżają. I zajęło im to zdecydowanie mniej niż minutę. Mieliśmy bohaterów programu, właśnie pojechali na akcję, także będziemy musieli sobie radzić sami, ale póki co trochę muzyki.
skóra pachnie dzikim bzem. Podaruję ci swą miłość, jeśli zechcesz mnie. Podaruję ci swą miłość, by pod rękę razem iść. Gdy nad nami błyszczą gwiazdy lub gdy ranne stają mgły, dobrze razem z tobą być, czuć, że jesteś blisko mnie. Dobrze razem z tobą być, trzymać w moich dłonie twe. Dobrze razem z tobą być, widzieć jak uśmiechasz się. Dobrze razem z tobą być, wiedzieć, że ty kochasz mnie. Dobrze razem z tobą być, trzymać w moich dłonie twe. Dobrze razem z tobą być, widzieć jak uśmiechasz się. Dobrze razem z tobą być, wiedzieć, że ty kochasz mnie. Dobrze razem z tobą być, wiedzieć, że ty kochasz mnie. Dobrze razem z tobą być, wiedzieć, że ty kochasz mnie. Koncerty Teresy Werner. 9 maja Kościerzyna, Kino Remus. 11 maja Miastko, Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury. 12 maja Słupsk, Polska Filharmonia Sinfonia Baltica. 12 maja Koszalin, Kino Kryterium. 13 maja Lęborg, Kino Fregata. 16 maja Ostrzeszów, Ostrzeszowskie Centrum Kultury. 17 maja Środa Wielkopolska, Ośrodek Kultury. A powiedzcie, a macie jakiś taki podział, że właśnie, że ktoś tnie, ktoś tutaj sobie raczej od zaworów i od wody, że ktoś bardziej raczej medycznie, macie podział, czy wszyscy wszystko? Wszyscy są przystosowani do wszystkiego, ale no mamy takich ludzi, którzy się typowo specjalizują w danej dziedzinie, tak? Mamy też ratowników medycznych, którzy jeżdżą na karetkach na przykład, no to wiadomo, że do pierwszej pomocy pójdą oni, bo mają jakby tak styczność z tym na co dzień, tak? No a jeżeli chodzi o obsługę samochodu, to tego jest kierowca, tam z tyłu jest pompa, on tą pompą sobie obsługuje, żeby nam po prostu ratownikom podać tam wodę na przykład na linię i żeby mogli sobie gasić. A tak to wszyscy są przygotowani do wszystkiego, każdy potrafi wszystko. Nie pławni. Można samochód umyć na pewno. Śmigus dingus. Śmigus dingus.
brzegiem morza o zachodzie dnia. Chłopak i dziewczyna płoną serca dwa. Serce moje to uczucie zna. Kiedy pokochałam ten jedyny raz, serce moje to uczucie zna. Kiedy pokochałam ten jedyny raz, miłość to nie zabawa, miłość to wielka sprawa. Raz do nieba nas unosi, a raz ostro spadamy w dół. Ta prawdziwa nie odejdzie, jest cierpliwa, czekać będzie. Zawsze wierna i oddana, dla niej serce gorące mam. Siebie tak patrzę, piękna miłość ta jest jak zapach wiosny, czysta jest jak łza. Serce moje to uczucie zna. Kiedy pokochałam ten jedyny raz, serce moje uczucie zna. Kiedy pokochałam ten jedyny raz, miłość to nie zabawa, miłość to wielka sprawa. Raz do nieba nas unosi, a raz ostro spadamy w dół. Ta prawdziwa nie odejdzie, czekać będzie. Zawsze wierna i oddana, dla niej serce gorące mam. Zawsze wierna i oddana, dla niej serce gorące mam. Panowie, powiem wam, że ta maszyna wzbudza mój największy entuzjazm. Co to takiego? Podnośnik SH66, najwyższy tutaj w województwie śląskim. Rozstawia się na 66 metrów wysokości. Ogromny. Także... Czekajcie, do 66 piętra? Ile to właśnie pięter? 66 metrów. Około 20 pięter, dobrze licząc. 20 pięter. Tak. Mamy tutaj, obsługujemy teren osiedla Tysiąclecia. Mhm. Jest to teren Katowic, ale my obsługujemy to. No to są tam takie wieżowce, które potrzebują takiej obsługi, takim samochodem. Musieliście korzystać? Tak, zdarza się. Jesteśmy nawet wysyłani poza województwo, gdzieś był jakiś pożar w województwie opolskim, katedry i był potrzebny taki duży podnośnik. A sam osobiście kiedyś z tego kosza gasiłem pożar taśmociągu w kopalni na Rudzie Śląskiej. I uwierzcie mi, że te drabiny, które są standardowe na wyposażeniu Straży Pożarnej, mają tutaj ta nasza 37, to z tego kosza były takie malutkie. Wrażenia fajne. Kochani, a kto ma ochotę otulić się słodko? Wasza praca jest bardzo stresująca, narażacie życie. Jak po takiej akcji odreagowujecie? Znaczy, to każdy z nas indywidualnie odreaguje. Bo tu wiem, że pan zjeżdża na rurze, dopóki się nie uspokoi.
Przeważnie jedziemy do domu i spędzamy ten czas z rodzinami, no i tak naprawdę, tak jak ja, to staram się o tym tak naprawdę jak najmniej myśleć. Także tu każdy indywidualnie się mógł wypowiedzieć na ten temat. Mamy też w planie dnia zajęcia sportowe, żeby właśnie nasza drużyna fizyczna była na odpowiednim poziomie i myślę, że to też dobrze rozładowuje wszystkie stresy i napięcia. To jest bardzo ważne, żeby nasi strażacy byli zrelaksowani, więc dbajmy o to i unikajmy wszystkich możliwych wypadków. Tak, i apel taki, nie stresujmy mężczyzn, jak nie musimy. Zwomir. To akurat do żony był. Mhm. Nie pamiętam prawie, widzę tylko jak za mgłą. Wiem, że był majowy, ciepły dzień. W tłumie ludzi gdzieś zobaczyłem twoją twarz. Pomyślałem, że to tak nie skończy się. Od dotyku twoich rąk nie radzę sobie już. Różne myśli w głowie plączą się. Najnormalniej w świecie zakochałem w tobie się. Już przede mną nigdzie nie ukryjesz się. To ty, to ty, to ty, moje serce skradłaś dziś. To ty, to ty, to ty, chciałbym wciąż o tobie śnić. To ty, to ty, to ty, w twoich oczach płomień tkwi. Rozpaliłaś miłość we mnie, już bez ciebie nie chcę żyć. To ty, to ty, to ty, moje serce skradłaś dziś. To ty, to ty, to ty, chciałbym wciąż o tobie śnić. To ty, to ty, to ty, w twoich oczach płomień tkwi. Rozpaliłaś miłość we mnie, już bez ciebie nie chcę żyć. Na gitarze ci grał i co mógłbym tylko tobie dał. Chciałbym cię rozpieszczać, byś księżniczką czuła się. Czego pragniesz, tylko przy mnie możesz mieć. Od dotyku twoich rąk nie radzę sobie już. Różne myśli w głowie plączą się. Najnormalniej w świecie zakochałem w tobie się. Już przede mną nigdzie nie ukryjesz się. To ty, to ty, to ty, moje serce skradłaś dziś. To ty, to ty, to ty, chciałbym wciąż o tobie śnić. To ty, to ty, to ty, w twoich oczach płomień tkwi. Rozpaliłaś miłość we mnie, już bez ciebie nie chcę żyć. To ty, to ty, to ty, moje serce skradłaś dziś. To ty, to ty, to ty, chciałbym wciąż o tobie śnić. To ty, to ty, to ty, w twoich oczach płomień tkwi. Rozpaliłaś miłość we mnie, już bez ciebie nie chcę żyć. Rozpaliłaś miłość we mnie, już bez ciebie nie chcę żyć. Sławomir, a ty nie myślałaś o tym, żeby zostać strażakiem? Jeszcze miałem takie plany, ale niestety mi to nie wyszło. Natomiast, dlaczego? Bo... To zapinamy. Lęk wysokości. Ja idę! Czy kobiety mogą być strażaczkami? Oczywiście, mogą być. Ale jeżdżą normalnie, ale w macie tak, że jeżdżą do akcji? Jeżdżą dokładnie. Znaczy, u nas akurat nie ma. Wiem, że w najbliższa jednostka to w Katowicach są panie, które... Nawet jest gdzieś dowódca zmiany. Tak? Tak. No, ale to jak dziewczyny sobie, kurczę, radzą? Znaczy, no bo raz, że to jest ciężkie fizyczne, kobietki są w stanie, wiadome, ale... I ono się przechyliło. Dają radę, dajecie radę. To jest straszne. Widocznie nie mają takiej dyspozycji. Okej. Nikomu nie można zabronić. I to już w ogóle się chce cały czas płakać, jak myślę o tym, co wy tutaj robicie, a co dopiero to o matko, no. Dobra. To co, Sławomir, ty ten i mnie wysyłasz w kosmos, tak? Potrzebujemy mniejszy pas. Ja przypilnuję. Nie, ja nie wypadnę. Chyba, że nas razem zepniecie, jak już nas ksiądz spiął razem. Tak.
przyszłaś, przyszłaś. Kiedyś do mnie z deszczem, z kroplami na rzęsach, czas zatrzymał się. Miłość nie wiedziałem wtedy jeszcze, że w twych oczach mieszka niebo, które zgubi mnie. Niepotrzebny już listonosz, posłaniec miłości. Listów żadnych już nie nosi, bo nie pisze nikt. Czarny telefon stoi zimny i obcy, też już nie chce wcale słuchać moich skarg i próśb. Nie wiem, nie wiem, co się dziś zdarzyło, gdzie podziała się ta miłość, co wiek miała trwać. Obok jakaś obca jest dziewczyna, czas chce ruszyć znów do przodu, cień nadziei dać. Niepotrzebny już listonosz, posłaniec miłości. Listów żadnych już nie nosi, bo nie pisze nikt. Czarny telefon stoi zimny i obcy, też już nie chce wcale słuchać moich skarg i próśb. Potrzebny już listonosz, posłaniec miłości. Listów żadnych już nie nosi, bo nie pisze nikt. Czarny telefon stoi zimny i obcy, też już nie chcę wcale słuchać moich skarg i próśb. O, i ten jest bardzo dobry, czyli mogę być spokojnie strażakiem. Nie ma. Jak na przykład kobieta miała pas na sobie, to nie przynosi to pecha? Mogę to założyć? Nie, nie przynosi. Nie. No dobra. Śmiało. Nie będę przy świętach mówić. Nie będę. Nie będę. I co, w święta też wszyscy pracują normalnie? W święta, nie święta? Czekaj, bo mój mikrofon. Rok. Wiesz co, to zapnij mi, ja to zapnę. Lubisz pracę swoją? Bardzo. Ja tu z przyjemnością przychodzę, także... Jak to mówią, jeżeli ktoś pokocha swoją pracę, to nie przepracuje w życiu ani jednego dnia. Ja tak no tu przychodzę z uśmiechem. Tak, on nawet wykłady nie bierze. Tak lubi swoją pracę. Tak lubi swoją pracę. Ale co, czyli oprócz, że państwowo to też ochotniczo też cały czas nie, jest aktywny? Nie, w wolnym czasie mam tam inne zajęcia i już nie dałbym rady tego pogodzić jeszcze z ochotniczą strażą pożarną. Ale tutaj jak jestem, daje się wszystko, także myślę, że satysfakcję z tego mam i no to wspaniale. Okay. 24 na dobę w pracy, no to jest to wyzwanie. Podpięci, gotowi. No to wsiadamy. Wsiadamy. Dobrze, tak. Tak. I to, że z tej strony, tak? Dobrze. No, okej. Okay.
O Matko Bosko. Ślep? Tak. Nie wiem. Tylko na środku muszę być ja. Dobra. Tak. Zapraszamy. Dwaj górole ci uwagami. Hej górole, nie bita się, mo góralka dwa warkoce podzieli ta się. Hej górole, nie bita się, mo góralka dwa warkoce podzieli ta się. Za górami, za lasami, za dolinami pobili się dwaj górale ci uwagami. Hej górole, nie bita się, mo góralka dwoje łoców podzieli ta się. Hej górole, nie bita się, mo góralka dwoje łoców podzieli ta się. Dolinami pobili się dwaj górale ci uwagami. Hej górole, nie bita się, mo góralka wielkie serce podzieli ta się. Hej górole, nie bita się, mo góralka wielkie serce podzieli ta się. Koncerty Teresy Werner. 18 maja Trzebnica, Gminne Centrum Kultury i Sportu. Koncerty z okazji Dnia Matki. 23 maja Świebodzin, Świebodziński Dom Kultury. 24 maja Gniezno, Aula Pomnik. 25 maja Wągrowiec, Miejski Dom Kultury. 26 maja Toruń, Aula Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. 7 czerwca Myślibórz, Myśliborski Ośrodek Kultury. No to jedziemy do góry. To jedziemy do góry. Szybko! Mamy takie... Wow! Panie ludzie! W ogóle fajne ujęcie by było, na przykład filmowo można byłoby. Właściwie taki kran duży. No. Ojej. Ale pięknie. No nieźle. To są takie już prace na wysokościach, prawda? Tak, dokładnie. To już każdy strażak podczas naboru jest sprawdzany, czy nie ma wylęku wysokości. Dzisiaj właśnie ta drabina była na jednym naborze. Właśnie chłopaki musieli wejść sobie tutaj na samą górę. Tak? I dali radę? Dali radę. No muszą, jeżeli są być strażakami, to muszą. Zgadza się. Jedziemy sobie na samą górę. To jest naprawdę wysoko. Jest wysoko, prawda? Ale słuchajcie, to takiego śmigusa, dyngusa, tak polać z wysoka, to się wszyscy na to załapią, nie? Ile to metrów na ziemią jesteśmy? Teraz jesteśmy na 937 metrów. 37 metrów? Tak, to jest maksymalny zasięg tej drabiny. No to nie wyobrażam sobie, wiesz co, jak wysoko jest na tej największej. No właśnie, tutaj stąd już widać, prawda, całą panoramę miasta, tak. Nawet tam sąsiednich miast. No a tamto, no prawie dwa razy wyżej, tak?
No tam naprawdę, jeżeli jest jakikolwiek lekki wiatr, tam kosz metr w jedną, metr w drugą. Tam trzeba mieć nerwy ze stali i naprawdę opanowanie trzeba mieć w tym koszu tam. Tamte, no tutaj też trzeba mieć, no bo teraz jesteśmy na 37 metrach i jeżeli teraz trzeba by coś działać, gdzieś lać wodę, no to tak. Wyciągać na przykład, to teraz no trzeba. Tylko tak mówię, właśnie dowódca mówił, że trzeba się działać, my jesteśmy skupieni na swoich zadaniach, tak? My nie myślimy teraz, że o ja, jesteśmy wysoko, tylko rozstroimy to, co mamy, umiemy tak. I staramy się to zrobić jak najlepiej. Oczy Twe, oczy Twe, oczy Twe znów uwiodą mnie. Wspominać będę magiczny czas, pierwsze spotkanie oczu Twych blask. Iskrą miłości w me serce wpadł, wypełnił mój samotny świat. Iskrą miłości w me serce wpadł, wypełnił mój samotny świat. Dzisiaj westchnienie zwyczajny gest, na horyzoncie już inna jest. Serce w rozterce na warcie trwa, czy będziesz z nią, czy będę ja. Serce w rozterce na warcie trwa, czy będziesz z nią, czy będę ja. Hej, oczy Twe, oczy Twe, oczy czarne, niewierne. Oczy Twe, znów uwiodą mnie. Hej, oczy Twe, oczy Twe, oczy czarne, niewierne. Oczy Twe, znów uwiodą mnie. Te czarne oczy, szmaragdy dwa, nie te same, zwątpienie trwa. Dla niej spojrzenie, wpadłeś w jej sieć. Nie masz już nic, co chciałeś mieć. Dla niej spojrzenie, wpadłeś w jej sieć. Nie masz już nic, co chciałeś mieć. Hej, oczy Twe, oczy Twe, oczy czarne, niewierne. Oczy Twe, znów uwiodą mnie. Hej, oczy Twe, oczy Twe, oczy czarne, niewierne. Oczy Twe, znów uwiodą mnie. Serce wysyła przestrogi list, nieliczna więcej niż miałeś dziś. Chciałeś odzyskać stracony czas, pamiętaj, los połączył nas. Chciałeś odzyskać stracony czas, pamiętaj, los połączył nas. Hej, oczy Twe, oczy Twe, oczy czarne, niewierne. Oczy Twe, znów uwiodą mnie. Hej, oczy Twe, oczy Twe, oczy czarne, niewierne. Oczy Twe, znów uwiodą mnie. Hej, oczy Twe, oczy Twe, oczy czarne, niewierne. Oczy Twe, znów uwiodą mnie. Hej, oczy Twe, oczy Twe, oczy czarne, niewierne. Oczy Twe, znów uwiodą mnie. Kochani, a kto ma ochotę otulić się słodkością Teresy Werner, to ma na to szansę, bo to są perfumy Teresy Werner o nazwie Przyjemność Nocy. Mam nadzieję, że się podobało. Bardzo. Bardzo. Wspaniałe. No lubię tą naszą śląską karuzelę, kochani, właśnie za takie momenty. Myślę, że jeszcze wiele przygód przed nami. Dziękujemy Wam bardzo. I ściskamy Was bardzo świątecznie. I nie jedzcie za dużo, żeby strażacy nie musieli Was tam wyciągać, jak się zaklinujecie, bo to niezdrowo, niezdrowo. Dbajcie o siebie, o swoich bliskich i nie stwarzajcie niepotrzebnego zagrożenia. Ale jakby coś, są wspaniali damy ratownicy, radę, którzy damy pomogą. Radę. Całujemy i do zobaczenia za tydzień. Cześć, tu Sofomir. Cześć, tu Kajra. Dla wszystkich widzów Śląskiej Karuzeli wesołych świąt!